Alpejskie powietrze, tu się oddycha. Tak to było w Wabanku. Tutaj co prawda nie alpejskie, tylko dolomickie. Jesteśmy w południowym Tyrolu, ale muszę nagrać ten materiał, żeby pokazać Wam może nie najlepsze w dziejach biuro prasowe, w jakim byłem, ale zdecydowanie jedno z najpiękniej położonych. Zobaczcie, no tutaj cudowne Alpy. Tutaj pusta, jedyna droga w okolicy, nie na Ostrołękę, tylko w te niedostępne alpejskie szczyty. Jak widać, ruch uliczny, o właśnie taki jest, coś przejedzie. Tam daleko hen miasteczko Lienz w dolinie, tu droga, góry, a tutaj jest ośrodek Dolomitenstadion, gdzie trenuje reprezentacja Polski i gdzie jest nasze biuro prasowe. O, stadion jest tutaj za tym wałem. Tam są wozy. To jest, zdaje się, flaga Tyrolu chyba. Nie wiem, nie chcę nic ściemnić. Dolomitenhalle i właśnie w Dolomitenhalle jest nasze biuro prasowe. O, a z biura po prostu tylko dwa kroczki i zobaczcie, tam już trenują piłkarze, część ćwiczy na siłowni. Zaraz tam sobie pójdziemy popatrzeć. O, paru dziennikarzy już tam jest. Tutaj kolega Marek z TVP Info. O, tam nasz wóz sport.pl, właśnie dziennikarze, fotoreporterzy już idą, bo zaczyna się trening. A tu jest właśnie wejście do tej sporthali. O, tu nasze pulpity, bo wczoraj było biuro zamknięte, ale w środku był internet i tutaj nasze pulpity, stanowiska internetowe. O, tutaj wielka hala, ścianki, bo my telewizję, internet tylko na ściankach. Tutaj wita nas uśmiechnięta twarz legendy polskiego futbolu, magazyn Polska Piłka, świeżutki numer. A tutaj teraz to jakoś niewielu kolegów, bo już część jest na treningu. Przejdę się tylko i pokażę. Piotrek Koźmiński, Super Express i UEFA.com. Robert Boński, gazetawyborcza.sport.pl. Tam kącik TVP, a tu jest od razu salka konferencyjna. Tam Franciszek Smuda i jego chłopaki zasiadają i dzisiaj Franc zaraz tam zasiądzie i opowie nam, czemu skreślił tych, a nie innych. O, nic szczególnego. Jacek Kurowski, TVP. A tam są takie stoliki. Czasami daje się tam usiąść z piłkarzami i chwilkę porozmawiać. O, przy tych stolikach na ściance. Nie ma luksusów. Jedyne, czym dysponujemy, to woda do picia. Właśnie. Piotr Wołosik, przegląd sportowy. T-roller. O. Marta z PZPN-u, z biura prasowego. I nie
Niedaleko, niedaleko, bo już tu jest dziura w bramie. Normalnie pilnują i nie wpuszczają, ale skoro tynk jest otwarty, to wchodzimy. Gdzie oni idą? A, lajfika. Będą robić lajfika. Też stąd nadawałem lajfika do TVN24. Tu. RMF FM. Kamil Rutkowski, TOK FM. O, no tu trenują. Zobaczcie, w sumie blisko można podejść i popatrzeć. Znaczy, co oni tu? Trener Jacek Kazimierski, trener legenda polskiego futbolu i trener bramkarzy. Jak myślicie, na co to jest ćwiczenie? Ale muza fajna, AC/DC z tego co słyszę. Ich habe meine Impressezentrum. Ja, okej, okay, okej. Okay. No proszę, okej, okej, kein problem. No więc zapomniałem wziąć akredytacji i dlatego nie przechodzę dalej. Tutaj Tomasz Rząsa z Sylwią z biura prasowego PZPN-u. Zobaczcie, jedni sobie rowerują, inni sobie grają w piłeczkę. Tu są te szatańskie gumy, a nie, to siatka, przepraszam. Myślałem, że to te do ciężkiego rozciągania. Tutaj sanki, które piłkarze za sobą ciągnęli. O, jest i selekcjoner. Ale to mi się podoba, AC/DC. Ciekawe, kto wybiera muzykę. Czy psycholog może reprezentacji? Tutaj my sobie stajemy i będzie mikzona. Na parę minut do nas piłkarze, mam nadzieję, podejdą. A to dzisiaj tak jest, że tak blisko możemy tutaj podejść. Normalnie, bo może dlatego, że ostatni dzień, normalnie daleko, daleko musimy stawać. Tutaj trenerzy przygotowania fitness z Atlic. Performance. O rany, jak jesteś kochany. Takie rzeczy robimy tu sobie nawzajem. Pomagamy jak możemy. Dzięki. Super. Zupełnie się nie spodziewałem. Notabene przy okazji pokażę, że tutaj dla mediów taka akredytacja Training Camp, National Team, Polish i tak dalej. A to na wczorajszy mecz jestem Mika. Nie, Micha. Paul Micha, no przecież to jest naprawdę Austriacy. A Robert Błoński był na akredytacji Robert Boski. Nie wiem, dlaczego go tak wyróżniono. Cześć. Cześć. Opakowanie to nie jest sposób się pomylić. Kolega z TVP Info. Cześć Krzychu. Witam. O, skończyło AC/DC, co będzie dalej? Kończę, bo już strasznie długie to wideo. Nie dociągniecie do końca.